Dobry, witam serdecznie i dronik również wita. Go fly MMA. Dobra, jedyny tryb normalny, mafia solec z tej strony. I witam was już na siebie wraz z wujkiem. No, wujka maszyn dawno nie widzieliście. Od tego się wszystko, można powiedzieć, kiedyś zaczęło. Czyli u Sikory. Ja już tu witam was, można powiedzieć, że z pola, bo tak szczerze, my już troszeczkę mamy posiane, wręcz można powiedzieć wszystko. Tu już generalnie jest zasiane Liborius od samego początku. Wysiewane było 180 mniej więcej. Tu siejemy teraz korado mniej więcej od tego momentu, gdzie teraz jestem. Siejemy go około 165 kg na hektar. Liboriusa sprawdzamy niby na słabsze gleby, więc no u nas by się to akurat, można powiedzieć, że zdało. Korado wypaliło pięknie, ale to zobaczycie dopiero w dużym vlogu, który będzie gdzieś tam. No, jeszcze troszkę na pewno musicie poczekać. Tyle mogę tylko zdradzić. Robimy sobie zooma i zaczynamy nagrywanie. Pozdrowienia dla firmy Wronkowski za nasiona tutaj, za kolejny rok zaufania. Bo jakby nie patrzeć, naprawdę, no rekordowo było, ale to mówię, przekonacie się sami i w tym roku stawiamy nadal na firmę Wronkowski i zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Dwa przężyta po 2,5 hektara mniej więcej. Dzisiaj wiecznie. Gdzieś by w cień trzeba było iść. Uwaga, dron będzie przelatywał. O, nawet go nie słychać. Nie wiem, czy coś będziecie widzieć. Bo nie ukrywam, że jest naprawdę godzina do nagrywania bardzo, bardzo słaba, bo godzina 12 to najgorsza godzina. Kto nagrywał, ten wie. Ciężko słońce, żeby jakoś fajnie to uchwycić, jeśli chodzi o ujęcia. Robiłem dla was początki wcześniej, ale to kurde, jak zapierdzie wujek przyjechał, bo też szybko, bo u siebie chce działać dalej. Chcę też te gliny rozjeździć, bo wczoraj orał tak, jak i ja orałem. Także akurat to by wychodziło, kurde. Już się przestraszyłem, że to szersze nic, ale ciała strusica, niedźwiedzica z długą szyją, krótkim wąsem. Dobra, ja dronem nie mam czasu latać, bo tak miało być, że ale fajnie, teraz sobie polatam zawsze, no ale najczęściej ja coś robię. Muszę następnym razem kogoś zabrać ze sobą, żebym ja mógł sobie ponagrywać materiał. Normalny też, jak ktoś by na przykład poorał czy coś podziałał, ale ładnie to wygląda. Jęczmień jakiś zieloniutki, zobaczcie sami. Ja też dzisiaj spieszę się do lekarza i muszę papiery jeszcze do gminy, więc kurde, to takie wszystko na wariackich papierach znów. Ale najważniejsze, że będzie zasiane. Ale tutaj my już kończymy, a tak naprawdę trzeba obejrzeć początek, czyli zapraszam was serdecznie na ładowanie i gdzieś tam vlogasa z kabiny. Takiego na spokojnie, bez większego tematu. No dobra, te dwa wejdą idealnie, tu duży korzy jest, ze 400 kilo, nie? O kurde! Ja mówię, kurde, my na przyczepkach poszykowali to wszystko. Jak powiedział, że ty masz 400 kilo, to mówię, ja pierdzielę. Tak, tak, no nie ma sensu, no. Bo to i tak siejemy, ile się da, a tamtego będziemy musieli dosypać, zobaczymy, ile pola zostanie, bo jeszcze wszystko nie jest zorane, uprawione, ale to
Najważniejsze, żeby to było posiane. Ale to jest to powietrze, że to? Tak, wszędzie ta, no. A już jest pora siana. O, już sieją. Po 20, ja to nie wiem. No tarana dają, niby w weekend coś ma jeszcze pokropić, no. Kiedy go w tamtym roku kupiłeś? W tamtym roku go kupiłeś? Dwa lata. Lux 180. Starowałeś dobrze? Tak, była na zero, ona tak lata. O. To teraz jeszcze raz zrobię. Teraz zrobię na dwa ary, przekręcę. Dobra. I to powinno wyjść 3,60. No niestety wszystko się uodparnia. Więc te opryski, to wszystko trzeba zmieniać. Zobaczymy, w tym roku też tym popryskamy. Wydajcie, Panie Boże, żeby efekt był taki sam. No a jak sypało? Co ty tu miałeś tutaj? Pszenicę miałeś, nie? Jak ona tutaj sypa? Kopionki, no, czyli to tak jak u wszystkich średnio. Jak na ten rok, to i tak bardzo dobrze. No to na grok to bardzo ładnie, chyba. Ty czymś go pryskałeś, żeby sklejało, czy coś? Nie. On tak nie... On się tylko tak. Przy siebie zaprawiasz na poromy krzywowe i nitraginą bakterie brodawkowe, żeby azot z powietrza brał. I niczym więcej nic mu nie... Sieje się tylko fosfor potasz, azotu się nie sieje w ogóle, ale w ogóle. Tak minimalnie. No. Polifosfor będziesz miał tam 8% i to tylko tyle. I później azotu żadnego się nie sypie, bo azot z powietrza to no tak, jest. No tu jest, że to tak, to jest... 2 metry czy 3 to już jest to akurat, akurat w tym roku, akurat w tych teraz latach przy tych wysokich cenach, no to jak... Później, no ja opryski robiłem nie przed 7, tylko po schodach. Po schodach, aha. Przed 7 to mało skuteczne, jak pogoda nie pasuje. Po schodach jest droższy, ale jest lepszy. To się nazywa... To się będziemy na wiosnę odzywać na pewno. Wszystko no i na jednoliściennie, ewentualnie na jednoliściennie jakieś tam. No, czyli dużo zabiegów nie ma, no. No i później trzeba początek nawiązywania pąków. Przed zetknięciem i trochę idzie 7 dni. Ta kubeczka, stron kubeczka, taki robaczek, który robił. Aha, no czyli tak jak przy większości stronkowych. Ale to ogólnie kosztuje na hektar 30 zł. No to ja, dobra. Nie jest źle. No u nas w tym roku też to hektar będzie... Mniej mu cenie. Ta akurat moja odmiana by się nie wylegała od tego specjalnie tyle, ale no. To się lubi wyleć tyle, bo dobrze jest po siebie podołować. Ja bym roku nie bałowałem, bo było nocno. No ja no. Zasiałem prawie teraz tych pomocku, bo on lubi ziemy marcowe nawet już. O kurde, a przecież w tym roku to my siali w maju. Ja siałem koniec kwietnia, a jeszcze było pokrawo, bo nie wiem, no. Ale nie myślałem, bo to prawie to koniec kwietnia. Jeszcze to dwie inne zdrowie. No to kurde. No tak, no ale to przecież, no bo tego to jeszcze nie dość, że masz samo z siebie, że zasiejesz, to jeszcze masz do danego hektara chyba, nie? 300 zł do każdego hektara, plus do tego hektara co miałem 1000 zł. No to przecież na samych dopłatach idzie wyjść lepiej niż kurna za... No a teraz co... 14-15 tysięcy, teraz, no. A pszenicy by tam urosło, to by za tą pszenicę nawet tego nie wziął i plus jeszcze ten koszta jeszcze nie doliczyć pszenicy, a jakie były. Pszenicy to musiałeś się azot wnosić. No. Dodatkowy 1000 zł. No to... A powiedz mi, co ze sprzedażą, co ty z tym robiłeś? Nie sprzedaję. Nie sprzedajesz. A nie wodzisz nigdzie na skup, tylko po prostu jak ktoś przyjedzie i... No na razie tam nie sprzedawałem, ale... O. Księrafu nie wezmą, bo aha, no a cenowo jak to wygląda? Aha, czyli takie. No bo przy takim planowaniu, no jakby było tańsze niż pszenica czy inne zboże, no to faktycznie no, trochę by było... No ja ci mówię, na dopłaty to musiałem, a nie tam podobali. No to suma summarum, nawet wszystko podliczając, to faktycznie wyjdzie lepiej niż te zboża. Jeżeli jeszcze jak masz dużo hektarów i faktycznie dostajesz do danego hektara jeszcze wszystko, no to kurde, złoto. No w tym roku tak samo. Tutaj chcemy zobaczyć, co ten rów zrobi, więc tutaj pójdzie ten groch. Bo nawet jeżeli nie wyjdzie, to nie będzie znów straty w ziarkach. Jak to wiadomo, z centrali są czy coś. I koło domu zrobimy. Myślę. Albo tam, bo tam już obornika nie starczyło. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. W tym roku. No ale też ich namówiłem, bo kurde, przy tej pszenicy u nas... Jednak o pszenicę trzeba zadbać. Tych zabiegów jest więcej, o te grzybówki trzeba pamiętać, żeby wszystko dobrze było, bo jak o grzyba nie zadba, no to później z tej pszenicy to nic nie ma.
A to księżyto czasami zależy jaka odmiana, tam teraz dwa razy się coś pryśnie. Azotu też nie, Bóg wie ile nie trzeba nawalić i to księżyto zawsze odda. Z chłopami u nas też nie ma problemu, żeby to księżyto sprzedać. Bo tu dużo ludzi, a to na pasze to wszystko. W tym roku, żeby gdzieś tam osiągnąć parametry, to się praktycznie nie dało. Mówi, gadaliśmy z tym, z Anyszką, mówi ładna pszenica, 11 ton z hektara sypała. W ogóle w parametrach się nie trzymała. Nie dało się azotu zrobić dawki tej ostatniej, bo to za sucho było, żeby nie spaliło i ona już nie, parametrów nie dała i mówi, kurde, co z tego, że 11 ton, ale to i tak sprzedajesz jako paszówkę. To też zawsze wiadomo, człowiek by dostał trochę więcej pieniędzy, jakby gdzieś tam w parametrach się zmieścił. Więc w tym roku tej pszenicy może u nas będzie z hektar, półtora, reszta przy tym roku pszenżyta. Mówię, ani z tym nie problem i spaść u nas przy świniach, czy też sprzedać, a mniejsze nakłady są. Jęczmień, no, owiec i to krok. No owiec jest, co mieszanka jest? Mieszanka, wzrok pobiera azot z powietrza i to nawet wiele na to azotu nie sypie żywości, to wydaje się. Ty mówisz teraz, żeby zasiać to wszystko razem, w jednym. Tak, ale wtedy nie ma dopłaty do skończonych. Słuchaj, no jest, i tak tata lubi te mieszanki siać, ja zawsze byłem bardziej za tym, żeby kurde, jak samemu się robiło tą mieszankę. Mieszanka jest taka, że... Jak nie jedno, to drugie pisowce, nie na to owiec, i ślepsza, to jest. No właśnie. A ja wolałem, jednego roku zasialiśmy wszystko oddzielnie. Oddzielnie jęczmień, oddzielnie owiec, bo to wszystko później człowiek inaczej mógł kosić. Bo tak, jak chciał kosić owiec, to jęczmień jeszcze był nie taki, albo odwrotnie. Najdłużej, najgorzej jak była mieszanka z pszenicą. Pszenica zawsze najdłużej dochodziła. Ta pszenica była, jak była niska jakaś, to zagaił ten owiec wszystko i to takie było. A ojciec mówi, później to mieszać w tym, mówi, śrutowniku, on mówi, lubi jak to od razu jest, mówi, skoszone i wiesz, całkiem inaczej to wygląda. Ale zawsze ja mówię, lepiej po pół hektara by wszystkiego oddzielnie posiał, skosił wtedy co trzeba, nic niczego nie przygai, nic niczemu wody nie zabierze i to też całkiem inaczej. No ale może jak będzie chciał taką mieszankę siać, no to mu powiem, żeby można było tego grochu spróbować. I w tym zasiać sobie. To na drugi rok, jak to jest teraz, to jest jakieś dopłaty na buraki są jeszcze tak jak kiedyś były, że na 5 lat i w ogóle? To jeszcze istnieje takie coś, czy nie? 1700 do hektara. Dopłaty jest? No to i kurde. To faktycznie jak człowiek... No. To człowiek faktycznie lepiej z tych dopłat niż to kuźwa czasami z tego plunu, nie? No a tak średnio w tym kombajnie mu pokazywało, pokazuje mu średnio mniej więcej, nie pokazuje mu, nie? Byłem właśnie ciekawy, ile to mniej więcej może być. No ale w tym roku, patrząc jakie te buroki małe i to wszystko, to tam będzie 50 ton. No to i tak jeszcze dobrze, bo Krzysiu jak mówi, to jak z 20 mówili da po odrzuceniu tych, mówi malutki, nie malutki, to mówi będzie dobrze po oczyszczeniu. Aha, nie zostało. A, no to dobrze, nie? A, no to dobrze. Bo myślałem, że ona tak wiesz. Jak oczyszczarka je wierzę, to... Ja też się martwiłem, jak przyjechał, on mówi, dobrze, jest dobra maszyna, bo wszędzie takie są. A, no to widzisz, kurde. Małego buraka też jest super, nie? No tak, ja wiem, no ale przecież ja pamiętam, jak czasami, kurde... Kiedyś to były takie, że to kurde. No mówię, jak u nas przyjechała, to przecież kuźwa kubka zawsze tego taka zostawała, że to człowiek nie wiedział, co z tym zrobić. I ja mówię, jak przecież to w tym roku takie buroczki są, to ja mówię, kurde, to jak to po oczyszczeniu zostawi, no to Krzychu mówi, jak z 20 ton będzie, no to... Zrobione dobrze było, wiesz. Nie, no to dobrze, to chociaż ten plus. No, no. Jeszcze dzielska są, to akurat dzielska nie było, bo mam teraz no to on to jakby mu ci... A mówi tam, koło chodzenia mucili, to się zapychało bomba i tego. A w szoku byłem, powiem ci, że odwozu on nie ma. Jechałem sobie po autostradzie jak tutaj, nie? To przy każdej ropie jak widzieliśmy był odwóz. Ale ja jemu dopłaciłem i nie chciałem. Aha, bo to myślałem, że to jest w gaz. Za odwóz musisz zapłacić. A ja myślałem, że to już jak oni ci... Dopłacę ci kopka kombajnie. Aha, tak to miałeś zrobione. I odjeździł. Ja myślałem, że to od cukrowni zależy, że wiesz, cukrownia przesyła ci taki zestaw. A kurde.
No bo gdzieś tam ludzie mi pisali, że jak to jest z cukrownią, że masz procent jakiś od później, wiesz, całości za transport, za czyszczarkę i za ciężarówki? Za wszystko płacisz. Za wszystko płacisz, ale masz procent, czy masz ustaloną cenę za daną ciężarówkę jedną? Nie, to jest rozliczane. Jakoś obliczane. Ludzie pisali, że 10% niby jakoś, ktoś mówił, że... Aha, jaka cukrownia. Do oczyszczania, no. Na kopanie tysiąc hektar. No to jest. To ta dopłata, można powiedzieć, że prawie to rekompensuje, nie? Bo przecież pamiętam czasy, jak my żeśmy kopali swoim, bo po szkole się przychodziło, liście się ogławiało. To. I jak nie było swojego sprzętu, przyjeżdżał gościu, który... No. Któremu połowa to z kosza wyleciała, tych buroków się za nim chodziło, mu do kosza wrzucało. Później my kupili swój kombajn, 2 lata my nim pokopali, skończyły się, wyszło z tymi liściami, że krowom nie trzeba dawać, nie było co z tymi liściami robić. W wozie przyjechała ta czyszczarka, ona wtedy połowę tych buraków zostawiła, to człowiek na tych burakach tak wychodził jak Zabocki na mydle. I też się to odpuściło, ten temat i... Mówię, tak jak kiedyś, tak jak tata mi opowiadał, no to tak. Buraki jak zawoziłeś, mówi tak, liście miałeś jako tą kiszonkę dla krów, no to już jedna rzecz. Druga, zawoziłeś tak jak samemu wozili, za to brałeś wysłodki, za to se można było wapno wziąć. To jeszcze coś. No. A teraz kurde... Trzymali 4 krówki kasy. No. I po co bez chłodzenia, bo... Teraz jeszcze wysłodki bierzesz, czy nie? Znaczy, no jakby, jak jeszcze miałeś... A, jest zupełnie. No. Jak miałeś krowy, no tak, no. A tu nikt nie kupił, panie. Aha, czyli tobie jak, co, przysługuje za to, że buraki oddałeś, przysługują ci wysłodki, tak? A, i czyli teraz... Ja nie jestem cukrowiami, za to płaci, jak to zdawa. No tak, tak. Taki bajer. No tak. To nie wychodzi wtedy tak faktycznie. Faktycznie nie źle. To co? Nie ma nocy. To my by mieli ładnie tu ustawione. Tu by trzeba było wtedy chyba przegłęboszować po posiewach. Bo już by za gęsto było. To ustawione, to idzie. Jak jest duży kurde kawałek i wszystko, to się bawić można. Kosz duży, zasypowy. A nie to, że 3 przejazdy zrobisz u nas i trzeba sypać. Jeszcze jak tym kwalifikowanym się sieje, no to jak tam te 180-190, to jak cię mogę, ale jak czasami oni ze swoim chcą siać 3-letnim, to tam 240 jak ustawią, to to jest chwila, moment i w silniku nie ma. Czym sobie ty masz agregatem, zawalasz sobie te bruzdy? No. A, grubera podpinasz. A co, bronami czy agregat już od razu pinasz się? No jak, no jeżeli ma, zależy, no kiedy będziesz siał, nie? No bo jeżeli, no co byś, ja to chcesz dzisiaj tylko peceny rozbić, czy... Dzisiaj tylko wsiąłem na glinie. Aha, glinę chcesz. Drugi raz. No tak, przed siewami, no. Bo myślałem, że już stałe chcesz od razu, nie? Tutaj to wystarczy raz. Ja mówię, ja dzisiaj tu będę dalej orał i chyba wepnę się w brony, przerobię te górki, bo nie wiem, kiedy ojciec będzie siał, bo jak co uprawia, niech przyjdzie faktycznie większy deszcz w piątek, sobotę, no to co będzie jeszcze raz. No. Ale patrząc na to, to zapowiadałem to samo, co było w poniedziałek, czyli 5-6 litrów. No to no teraz miało być 6, dało 5, więc obstawiam, że to samo popada, bo to 4 godziny tylko deszczu zapowiadają. Więc to tam... Wielki ciur. To popadało, to nawet 5 cm nie wsiąkło w zimie. Bo to zaraz ciepło, wyszło słońce i nic z tego nie było. To tyle, że się w kombajnie nie kurzyło. No mówię, no teraz to pogoda idealna na żniwa. Nie jest jeszcze tak gorąco, lekki wiaterek. Jak człowiek kabiny nie ma nic, to żniwa jak tarala by były. Trochę to lato się dziwne zrobiło, ale... Teraz Bóg wiedzieć, można by było czekać siewami na jakieś deszcze, no bo dużo ludzi nie może zaorać, bo tak jak jeszcze tu my mamy taką ziemię mozaikowatą, no to od czasu do czasu się ta glina kurde trafi, jakoś to człowiek przeboleje. No ale tak jak tu na przykład Kuba na Solcu, to ma prawie całą, tam jest cała prawie w glinie,
mówić, kurde, no gdzie to, co tu zrobić? Nie mam pojęcia, no chyba on będzie, nie wiem, co. Ja drugi raz przejechał, ale to tak przejechał. No, no, no nie, nie, mówi, że na razie, no ciężko. To mówię, kurde. Wiesz, później pewnie zerwią się deszcze, to zerwią się tak, że nie będziesz zasiać. I to taka dola rolnika jest. No, i taka dola rolnika niestety. No jak na ten rok ładne ziarno. Ale maszyny oni mają konkretne do... Może się spotkałeś, oni srebrną taką zaprawą zaprawiają. No. O, tam. Akurat chyba, jeśli chodzi o Wronkowskiego, to naprawdę maszyny do czyszczenia, zaprawiania to mają złoto. Normalnie, jakby to można było nazwać. No, takie w lepszych stanach to już tam 13 i w ogóle, no ale to też już ściągany jest. Tu jest też kolejny 2,5. A, no my go wczoraj widzieliśmy, tylko że on już jest na normalnych redlicach, nie? Tylko że on jest na normalnych redlicach, nie? Tak, tylko że on jest na redlicach, to nie jest talerzowy, nie? Ale czekaj, gdzie on jest? Od 2,5 metrowy. Wołomin, a no to w tym Wołominie to my wczoraj dzwoniliśmy do gościa, bo ma powyskawiane te Junko właśnie. I tam one są, albo niektóre są tam jakieś talerzowe, tam były też od razu z podsiewaczem nawozu. No ojciec, dobra, zadzwonimy. Mówi, panie, jest ze 30 na placu, już mówi, nie wystawia. Mówi, ludzie, no ludzie mówią, kurde, przyjeżdżają, mówi, z placu od razu biorą. Mówi, pan chce, to pan przyjedzie. Mówi, jak będę miał czas, to mówi, jutro mogę jakieś zdjęcia podesłać, ale mówi, tak, to proszę przyjechać, bo to mówi, 30 siewników stoi. On jemu się mawi, nie opłaca, to już ludzie, mówi, znają to z okolic, przyjeżdżają, biorą, mówi. Wołomin, za Warszawą. 180 w jedną, nie, no trzeba byłoby tysiaka na lawetę jeszcze liczyć. No ale mówi, za 5,5 już idzie kupić z podsiewaczem 2,5 metra, nie? To jest podsiewaczem nie głupia sprawa, bo kurde, od razu dajesz tam nawóz, gdzie jest potrzebny, a nie po całym polu, nie? Więc no... Ale bardziej bym wolał talerzowy, bo mówię, tu na te nasze ziemie zależy, jaki rok trafi. Jak trafi dobry rok, jak peceny się fajnie porozbijają tam jak na glinie, na tym, na tą górę, na tej górce, to w tamtym roku, no to mokre, się złoto... Nie mokre, da się jeszcze. No, złoto się siało, nie? No ale kurde, tak jak w tym roku, mówię, te peceny, ja już widzę, nasz siewnik jak jedzie, to jakby organista grał, tak słychać. No po tym to tak dzwonią, po tych pecynach, wszystko na wierzchu. Dopiero jak my te wały zaczęliśmy, no to wtedy jeszcze jak cię mogę, no ale to też jak te wały, to też nie zawsze przykryją tak, jak to przykryje, jak powinno być zasiane, nie, na danej głębokości. No i jedynie wczoraj jeszcze, żeby już mówię, na szybkości czy coś, no to i sarię znaleźliśmy. Tylko że właśnie plusem największym było to, że było na sprężynowym docisku. No to już zawsze jakiś plus jest, no bo to te obciążniczki, tak jak u nas, to jest wielki ciur warte to wszystko. No to dam gościu za 2800 w kombinie, bo likwiduje gospodarstwo i właśnie na taki miał na sprzedaż. Więc mówię, no to już jakbyśmy nie brali nic innego, no to bo ten nasz to już się do niczego nie nadaje, ten siewnik. Niestety. To będziemy musieli popatrzeć, ale dużo tego nie ma ogólnie w necie. Junkari. No. To jest talerz, jo, to jest talerz, ale jedno talerzowy widzę. No ale gościu tu na placu ma pełno właśnie. I trzeba będzie dzwonić i... I cyk, dwójeczka platują, a nie, dobra. Zaciął krzyku pole, będzie przężyto takie, że ja pie... Kurde, akurat wujo był, to tak dzisiaj wena zabrała się na dawne tytuły, nie wiem, pewnie starze widowie, dinozaury tak zwane, pamiętałem oczywiście, o czym mówię, jak to kiedyś w tytułach się rymowało, obornik i orka, odpalamy zetorka i w ogóle postanowiłem, że wałujemy, jest za duża pulpa, za dużo jeszcze pecyn, wyrównamy też trochę to pole. Jakby nie patrzeć, teraz deszczy nie zapowiadają żadnych dużych, a jeżeli jutro, to tylko pokropi, więc to nie zrobi nam żadnej skały, a jest naprawdę fest wysuszone. Po to też te wały kupiliśmy i kurde, mówię, nie no, wsiadam i jadę, bo załatwiałem, co miałem załatwić. Całe szczęście. Uszy zdrowe, to też dinozaury pamiętają. Byłem u swojej doktorki, która
gdzieś tam mi dużo pomogła i tak ostatnio trochę gorzej z tym zdrowiem. Cały czas te zatoki chciałem sprawdzić, o co kaman, ale już jest dobrze. Będziemy wcześniej zajeżdżać, żeby nie jeździć po 15 razy po tym samym. Generalnie teraz nie chciało mi się już wykręcać, żeby nie poryć pola, ale tak to będziemy już jeździć zaraz po następnym okrążeniu raz przy radzie. No kurde, zobaczcie, no nie lepiej to wygląda. Naprawdę było pełno peczyn, więc wygląda to spoko, bo postanowiłem, że ten vlog będzie kontynuacją prawdopodobnie vloga z siewu. Chyba tak, bo szczerze tam był taki zapierdziel, tak, ani chyba miniaturki nie złapałem. Ten wstęp jakiś taki na szybko, bo chciałem drona złapać, to wtedy włączyłem nagrywanie. Na gospodarce to też szybko, szybko gdzieś tam worki wrzucić, ale w ogóle fajnie to teraz wygląda. I to takie, wiecie, kurde, coś tam ponagrywałem, ale tak szczerze nie wiem, czy jakiś konkretny materiał z tego będzie, ale jest, kurde, momentami jest twardzizna, ale gdzie tu wiedzie w te piochy, takie, kurde, tą ziemię, to taka pulpa, że masakra. I postanowiłem, że tego wałowania też za dużo nie będzie, bo już się żarówka robi. I tu już tylko chwilę dogramy, widzę, sąsiad dzisiaj też opór. Już w tym roku raczej nie, pozostała mi co tam, będą dwie bruzdy, ale za rok spróbuję tej talerzówki po bruzdach. Wujek jeździ gruberem i kurde, u niego zawsze fajnie jest to pozawalane, więc też muszę sprawdzić, co tutaj wyjdzie, jakbyśmy talerzówką jechali. Tylko oczywiście talerzówka nie opuszczona na maksa, tylko na kołach i tylko tak zrobić, że opuścić tył, a przód w górze i tylnie talerze, żeby zgarniały na środek. Tutaj nie będę wyładził po tego kamienia. Jest jakiś mocno wystający. To wtedy można wyjść. A też i później, słuchajcie, w tamtym sezonie bardzo mało wałowania, ale to też z racji pogody, bo w tamtym roku i dobrze orki szły, bo było mokro. Ogólnie tam ten rok taki mokry, i jesień mokra, i wiosna mokra, tylko w lato zabrakło wody. Znaczy w taką późną wiosnę, o, powiedzmy tak. I tutaj nie było wałowania, no bo się na jednym polu tata wałował, to się oblepiało, a po agromaszu nie było sensu. Wtedy, bo tam też takie te pogody w kratkę były, jak pamiętacie sami. Patrząc, porównanie tamtego września do tego, to jest dzień do nocy. A najważniejsze, że zasiane. Teraz każdy deszczyk to będzie złoto. Na te wschody będzie coś pięknego. Też rosy teraz są od rana, więc kurde, nie chcę mi się tych drzwi spinać, ale chyba zaraz wyjdę. Jakby czwóreczką szło, tak się zastanawiam, ale chyba za wolne obroty będą. Wiecie, fajnie, bo ziarek nie ma. Tak jak to po naszym, no po naszym to nawet nie chcę myśleć, co by było. To wałowanie by nawet chyba nie pomogło. No ale zobaczcie, jest, kurde, nie ma tej pulpy takiej. No, wejdziesz tu i o, od razu. Dobra, troszkę do lewej, bo tak chcę nie jeździć śladami, gdzie było jeżdżone ciągnikiem. Ale tak jakoś mi kuźwa zawsze wychodzi, że... Jeszcze pojedziemy kawałek, zobaczymy. Musiał tutaj jechać, kurde, w śladach, czy tak będzie pougniatane, że głowa ma. O! Źle nie jest. To muszę być ostrożny na kamienie. Chcemy w ogóle robić tata, znaczy. Na razie rozkmina, tata dobrą rozkminę ma, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wały na wózku. No tak, to jeździ się, kurde, z tymi wałami.
poprzeczniakiem jechać pod prąd, tak jakby, bo lewą stroną, żeby po asfalcie nie jeździć. Ale pustynia. To jest chyba za ciężko, słuchajcie. Idzie fajnie, ale nie gdzieś będzie kurwa kamień wystawał. To nawet nie dowołuję dzisiaj do końca. I tak to wiecie, po przeciaku by się nie gniotło po kilka razy. Mówię, zobaczymy tym sposobem, co chcę zrobić. Jak to będzie wyglądało. Podzieliłem sobie to pole na pół. Nawet na większe pół. I będziemy od krótszego zaczynać po dłuższe. Więc takowo powinno być dobrze. O, nawet tak powiem wam, że jak wolniej jedziemy, to chyba to bardziej ubija i tych kul tak nie widać. Czyli takie i tak kulby zostawały. O, teraz wszyscy skaczą i drą. Masakra, co tu jest. Wujek widziałem, jak jechałem do miasta, widziałem, że z agregatem ten rozjeżdżał glinę. Bo chyba jeszcze nie będzie siał w tym tygodniu. Tak jeszcze chyba poczeka. Zobaczymy, jak te deszcze. Ale no na razie nadają po 26-27 stopni. Lato, lato. Dobra. Chciałem właśnie trochę ten słup ominąć.
zniosło mnie trochę. Chciałem oporowo, to chuj, chociaż koguta włączę. I cyk, zwała mi 10 na godzinę. Szerokie, pojęte pasmo słowa oporowo. Patrzcie, to tam TikToka nagrywałem. Jakby ktoś nie widział, to zapraszam. Zresztą parę rzeczy wpadło. Z Krzysiem też TikToka nagraliśmy. Ale muszę sobie połapać jeszcze ujęć, kurde, bo tak no, nie ma kto je ponagrywać. To chociaż sobie z kabiny połapię parę ujęć, to coś wam skleję. No, no, ale się przyjemnie patrzy wtedy, nie? Na takie pole. Tak mówię, coś tam się powyciągało. Najwyżej ktoś będzie przejeżdżał, nie będzie znał, będzie myślał, że bezorkowo. Całodobowo. Około bezorkowcach. O! Teraz niektóre bezorkowce to tak robią, że lepiej niż po piórce wygląda. Ale niech to będzie taka kołderka na zimę, no. Ja się zastanawiam, co na tej kurce jest, że tu pioku nie było. Piok bardziej pod tamtą stronę jest. Tak po prostu wyschnięta ziemia chyba. Zresztą zawsze fajnie, fajnie po agregaciku było tak dość twardawo, a tu proszę bardzo. Dość szybko, bo nie wiem, 2,5 godziny siewu jeszcze załadunek, to tak ze 2 godziny i 4 hektary gdzieś zasiane mniej więcej. Niestety no bułek ma na ścieżki, gdybyśmy pewnie mieli rozsiewać i opryskiwać na to samo, to pewnie bym się nie zastanawiał, bo kurde już by to było tak naprawdę konkretnie zasiane. Wreszcie by było wszędzie dopryskane tak jak trzeba. Wujek mówił na 15, no u nas by było trzeba na 12. Bo na tyle jest opryskiwać. Resztę rozsiewać może by jakoś ustawił, ale to już trudno się mówi. Może kiedy indziej. Wujek fajne siewniki mi pokazał, gdzieś tam jak dobrze słuchaliście, to są fajne w Wołominie. Akurat mafia by na Wołomin wjechała, mogłoby być luksus. Dobra, zwolnijmy trochę. Ale teraz mówię, laweta to tysiak, ale no jak kupić to coś konkretnego i właśnie jeszcze ten... Kurde, ta nazwa wyleciała mi całkiem z głowy. Ale to tam będziecie widzieli wcześniej, na początku filmu. Nie ukrywam, że też dość spoko i tam faktycznie gościu na jakimś placu miał i Nordsteiny i kilka fajnych siewników jeszcze talerzowych i też takich małych, więc tam jest też 167 chyba kilometrów, ale zobaczymy jeszcze. Teraz prawie zaraz po siewach, więc będzie można na spokojnie szukać, ale obstawiam, że pewnie trzeba będzie za Warszawę jechać, bo jak dzwoniliśmy do gościa, tak jak słyszeliście, no on mówi, na placu ma 30 siewników i nawet już nie wystawia, bo ludzi mówi tyle i jest zbyt, że to nie ma sensu. Dobra, słuchajcie, też ten vlog nie był za długi, żebym znowu nie miał materiału, bo nie mam gdzie go nawet skrywać na kompa, ale już nie ma co. W niedługim czasie komputer będzie, także prawie za cenę komputera by można było sobie ciągnik kupić, no ale to też mocno potrzebne, także słuchajcie, już może też niebawem tak to i lepszej jakości można było ponagrywać, bo teraz lepszy internet do wrzucania i jest dron, 2K bym ustawił, no może jakoś 2K być niebawem, jeśli chodzi o GoPro i o właśnie drona, bo tam właśnie w tej lepszej jakości o wiele fajniej to wygląda, także co. Dziękuję wam za uwagę, nie wiem, prawdopodobnie po wędarach jeszcze może, nie wiem, tata będzie pewnie orał, więc ja nie wiem, czy będę miał coś do pracy, ale jak jeszcze wrócę, to może coś dogram, bo chciałbym dograć, a jeżeli
jeżeli nie, no to ostatni vlog z tego wyjazdu i słyszymy się, nie mam pojęcia kiedy, ale miejmy nadzieję, że jeszcze w tym roku. Na razie strzała, dzięki za uwagę, mordeczki. Dajcie znać, kiedy skończyliście siewy, jak na ten moment zboża się u was mają, bo myślę, że pewnie z 2 tygodnie, zanim ten vlog no wyjdzie, coś koło, pi razy oko. Także na razie strzała i trzymaj.